Prowadzisz sklep internetowy? Wejdź na paxi.pl i odbierz bezpłatną konsultację e-commerce. Dzień dobry. Witam wszystkich widzów kanału Wolskie Wojnie i zapraszam do obejrzenia raportu z walk na Ukrainie za 8 stycznia 2023 roku. A w tym raporcie tradycyjna mapa, wyjaśnienie tego, co się dzieje obecnie pod Soledarem oraz słoń, a sprawa ukraińska, w zasadzie słoń jest w pokoju, elephant in the room, czyli angielski idiom oznaczający sprawę, o której nikt nie chce mówić, nikt nie chce poruszać, czyli kwestia strat ukraińskich oraz kwestia tego, na ile Ukraińcy w ogóle mogli rozwinąć mobilizowane i nowotworzone siły ze względu na brak sprzętu. I o tym będzie między innymi w tym odcinku. Zanim jednak do niego przejdziemy, tradycyjne przypomnienie o lajkowaniu, subskrybowaniu, o gdzieś tutaj komentowaniu na dole. No i oczywiście o możliwości wsparcia kanału w programie Patronite. Zanim jeszcze przejdziemy do filmu, chwilkę o sponsorze odcinka, firmie Paxi. Dzisiejszym patronem odcinka jest firma Paxi, międzynarodowy kurier e-commerce. Więc jeżeli oglądają nas przyszli lub obecni właściciele sklepów internetowych lub kadra zarządzająca e-commerce, to przekaz jest właśnie dla Was. Szczególnie jeżeli interesujesz się ekspansją zagraniczną na kraje Europy lub już wysyłasz przesyłki za granicę i potrzebujesz lepszego rozwiązania logistycznego. Paxi dostarcza przesyłki z polskich sklepów online do 12 państw Europy. Na przykładzie rynku czeskiego przesyłka kurierska od momentu odebrania jej przez kuriera Paxi w Polsce dociera do odbiorcy w Czechach już 24 godziny. Możliwe są dostawy na adres, do punktów odbioru lub paczkomatów. Dokładny cennik można podbrać ze strony, a wszelkie szczegóły ustalić telefonicznie lub mailowo. Paxi dzięki swoim zagranicznym magazynom w każdym kraju obsługuje zwroty i reklamacje przesyłek. Twój klient zagraniczny chętnie kupi towar w sklepie internetowym, jeżeli będzie wiedział, że może go zwrócić w swoim kraju zamiast odsyłać do Polski. Co ciekawe, posiadają również zespół Contact Center w każdym kraju, więc całą komunikację z klientem zagranicznym możesz przerzucić na firmę Paxi. Konsultanci rozmawiają z klientami sklepu internetowego w ojczystym języku i odpisują na ich maile również wielojęzycznie. Zachęcam Cię serdecznie do skorzystania z usług Paxi. Jest to duża firma międzynarodowa z ponad 7-letnim doświadczeniem i w stanie bardzo dynamicznego rozwoju. Zapraszam do kontaktu. Zanim jednak przejdziemy do mapy, kilka wcześniej informacji wprowadzenia, ponieważ na tej mapie są zmienione symbole. I z czego wynika ta zmiana? Wynika ta zmiana z tego, że patrząc na moją mapę mogło powstać mylne wrażenie, że gdzieś walczy na przykład cała brygada, która liczy 5,5 tysiąca żołnierzy na Ukrainie, i że ta brygada jest w rejonie Bachmutu. Czyli jak mamy w Bachmucie na przykład 5 brygad, no to tam walczy na przykład 55 tysięcy żołnierzy w samym mieście. No nie, tak to nie wygląda. Ukraińcy walczą batalionami wystawionymi ze składu brygad, ale żeby to wytłumaczyć i skąd są pewne zmiany na mapie, muszę powiedzieć kilka słów wstępu. Tutaj macie taki fajny przykład z jednej ze stron amerykańskich. Jak dzielimy jednostki? Wiadomo, że jednostki dzielimy na jednostki większe i mniejsze. Truizm, ale jak to wygląda? Więc zaczynając od tego, co nas interesuje, mamy kompanię, czyli jedna kreseczka, kilka kompanii tworzy batalion, czyli dwie kreseczki. I teraz w zależności od różnych krajów, bataliony, zwykle trzy bataliony tworzą pułk, czyli te trzy kreseczki, albo kilka batalionów tworzy brygadę, czyli krzyżyk. Kilka brygad tworzy dywizję, kilka dywizji tworzy korpus, kilka korpusów wchodzi w skład armii i tak dalej, i tak. I teraz dlaczego to jest istotne? Jest to istotne w kontekście tego, jak wygląda struktura armii ukraińskiej. A mianowicie, jak sobie zobaczycie tutaj, mamy ukraińskie dowództwo operacyjne wschód. I teraz znowu istotne jest podkreślenie tego, że na Ukrainie nie ma szczebla dywizji. Czyli na Ukrainie mamy podstawową wielką jednostką jest brygada i potem nie mamy szczebla dywizji, które grupuje kilka brygad, tylko mamy od razu dowództwo operacyjne. I teraz jak wygląda taka typowa ukraińska brygada? Dajmy sobie to na przykładzie na przykład 54. Brygady Zmechanizowanej z Bachmutu. 54. Brygada Zmechanizowana z Bachmutu to jest związek taktyczny, który posiada tzw. wielka jednostka, która posiada około 5,5 tysiąca żołnierzy. I ona, słuchajcie, posiada to, co jest taką jej zasadniczą siłą, to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, aż sześć batalionów. Batalion jest to oddział, który liczy między 600 a 800 żołnierzy. Jeżeli chodzi o batalion zmechanizowany, czyli mamy taki owal z X-em, batalion zmechanizowany posiada 31 bojowych wozów piechoty, batalion pancerny, czyli sam owal bez niczego, posiada 31 czołgów. Tak, cały ten prostokąt przekreślony jest to jednostka piechoty, w tym wypadku lekkiej piechoty.
która posiada ileś tam odpowiednich środków transportu. Oczywiście to obecnie nie mamy już praktycznie czystych jednostek piechoty, które poruszają się per pedes, tylko mamy jednostki, które zawsze są w mniejszym lub większym stopniu zmotoryzowane. Więc ten kwadracik posiada jakieś środki transportu, czyli albo zarekwirowane pojazdy cywilne, albo czy zmobilizowane, przepraszam, albo jakieś kołowe transportery opancerzone. I teraz tak, to co jest istotne, to to, że podstawową jednostką, którą Ukraińcy walczą na polu walki, są te bataliony. Tak, czyli brygada nie walczy, cała brygada, inaczej bardzo, bardzo rzadko walczy cała brygada, czyli cały ten X nasz duży, czyli te 5,5 tysiąca żołnierzy w ramach w tym wypadku 6 batalionów, tylko zwykle walczą same bataliony wystawione z brygady. Czyli na przykład walczą naraz dwa bataliony zmechanizowane wystawione ze składu brygady zmechanizowanej. Albo na przykład walczy jeden batalion czołgów, jeden batalion zmechanizowany, a pozostałe 4 bataliony odtwarzają się, wspierają ten pierwszy, rotowane są i tak dalej, i tak dalej. Z czego to wynika? Mianowicie wynika to z tego, że na polu walki żołnierze bez znaczącego spadku możliwości bojowych nie są w stanie wytrzymać dłużej niż od 7 do 14 dni. Oni po tym czasie powinni być zrotowani, a jak nie, to się wydarzy to, co się wydarzyło z ukraińskimi jednostkami pod Popasną albo na Łuku Dońca Sewierskiego, czyli po prostu żołnierze w końcu nie wytrzymali, co jest całkowicie naturalne i normalne i po prostu tak działa ludzki organizm, ludzkie ciało i ludzki mózg. No i wtedy te jednostki po prostu pękają. To samo się zaczęło dziać z jednostkami na przykład rosyjskim i chersońskim, które też za długi czas nie były rotowane i też w pewnym momencie zaczęła im się sypać obrona. W związku z powyższym albo trzeba, no jak już mamy całą brygadę, to musimy ją co jakiś czas wymieniać, właśnie co tam maksymalnie 14 dni na polu walki, a tak się nie robi i wygląda to tak, że po prostu ukraińska brygada wystawia ileś batalionów, które są dyslokowane w rejon walki, te bataliony są wymieniane co maksymalnie 2 tygodnie. Właśnie po to, żeby żołnierze mieli czas odpocząć, mieli czas zrotować się, żeby nie następowało zbyt szybkie wyczerpywanie siły tych batalionów na skutek ponoszonych strat i bojowych i niebojowych, czyli niebojowe, czyli wypadki, bojowe, czyli od działania przeciwnika. I dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, ponieważ staram się na mapie obecnie zaznaczać albo rejony, w których operuje cała duża brygada, albo wprost poszczególne bataliony, jeżeli jest to możliwe. Oczywiście identyfikacja, który dokładnie jest to batalion ze składu brygady walczy, jest w 99% niemożliwa, ale wolałem zaznaczyć po prostu poszczególne bataliony, żeby to nie tworzyło mylnego wrażenia dotyczącego ilości jednostek ukraińskich na froncie. Tak jeszcze nawiązując do składu na przykład brygad zmechanizowanych ukraińskich, to warto zauważyć, że oprócz tego, że posiadały one 6 batalionów ogólnowojskowych, to posiadały też brygadową grupę artylerii, która posiadała 2 dywizjony artylerii samobieżnej, czyli 18 armatochaubic samobieżnych 152 mm Akacja i 18 armatochaubic samobieżnych 122 mm 2S1 Goździk. Oprócz tego dywizjon artylerii rakietowej, czyli 18 wyrzutni BM-21 Grad, no i dywizjon holowanych armat przeciwpancernych MT-12 Rapira, to pomijamy. Więc ta ukraińska brygada, tak jak wam mówiłem na ostatnim odcinku, ukraińskie brygady są bardzo duże, bardzo autonomiczne i bardzo, bardzo silne. One mają bardzo rozbudowane wsparcie. Zauważcie, że tutaj mamy w ramach wsparcia, mamy dywizjon artylerii przeciwlotniczej, batalion saperów, batalion remontowy, batalion logistyczny, kompanię rozpoznawczą, czyli jakieś w tym wypadku 11 pojazdów rozpoznawczych, lekkich, kompanię snajperów, kompanię walki radioelektronicznej, kompanię łączności, kompanię radarów pola walki, kompanię obrony przed bronią masowego rażenia, no i kompanię medyczną. To jest bardzo, bardzo rozbudowana brygada. Mówiłem o tym wam ostatnim razem, jak porównywałem pierwszą samodzielną brygadę pancerną z naszą pierwszą warszawską brygadą pancerną. Natomiast z czego wynika ta taka duża autonomia i wielkość brygad ukraińskich? Ukraińcy nie mają szczebla dywizji. Normalnie spora część tych jednostek, tutaj ten cały bardzo ważny, istotny dla zdolności brygady ogon, w przypadku krajów NATO na przykład jest upchnięty na szczeblu dywizji. Ukraińcy nie mają szczebla dywizji, oni od razu mają dowództwo operacyjne i to dowództwo operacyjne to jest taki, no powiedzmy, odpowiednik korpusu. I Ukraińcy przed wojną mieli 4 dowództwa operacyjne, północ, południe, wschód, zachód i wydzielone, znaczy w zasadzie to były okręgi wojskowe i wydzielone dowództwo operacyjne ATO, a potem OOS, czyli tej operacji specjalnej w rejonie Donbasu. I przez to, że u nich nie ma tego szczebla dywizji, no to te brygady musiały być oczywiście, musiały być duże i samodzielne, ponieważ no, walczyli brygadami, które wystawiały po prostu całe bataliony, które nie były dzielone. I to jest diametralnie inna różnica niż w Rosji, bo w Rosji przez jakiś czas był pomysł wystawiania batalionowych grup bojowych, po czym stwierdzili, że to jest błąd i wrócili do pełnych pułków.
Natomiast w krajach NATO walczy się nie batalionowymi grupami bojowymi, tylko BZT batalionowymi zgrupowaniami taktycznymi. To jest jeszcze coś innego, o czym wspominałem na ostatnim filmie. Możecie wrócić i w tym odcinku ukraińsko-białoruskim zobaczyć. Opisywałem to tam. Ok, na mapie mam nadzieję, że kursor jest widoczny. I teraz tak, jeżeli chodzi o zmiany. Tu, gdzie mamy taki obszar zakreskowany, zacieniowany, jest to obszar, gdzie jakaś wielka jednostka jest dyslokowana, czyli na ogół brygada. Czyli wiem, że gdzieś tam jest, nie wiem dokładnie gdzie, ona jest na tym obszarze po prostu. Jednostki zaznaczone w sposób przerywany, tutaj postaram się wam jedną wyświetlić, czyli mamy brygadę. Jednostka zaznaczona linią przerywaną jest to jednostka, jak sami możecie zobaczyć, która jest planowana albo zakłada się, że ona tam jest. I teraz oznaczenie wygląda tak, że jeżeli wiemy dokładnie jaka to jest jednostka, to piszemy 124 BOT, czyli Brygada Obrony Terytorialnej. Duże litery w opisach wojskowych są zaznaczone dla brygad i dywizji, małe litery są zaznaczone dla batalionów i pułków. Czyli w tym wypadku mamy tutaj przypuszczenie, że w tym rejonie, gdzie znajduje się 124 Brygada Obrony Terytorialnej, w zasadzie jej komponenty. W tym wypadku mamy 35 Brygadę Piechoty Morskiej. I teraz odcinek chersoński. Odcinek chersoński wygląda, drodzy widzowie, w ten sposób, że Ukraińcy go ogołocili z większości dużych jednostek. Ich nie ma. I teraz tak, to, że ich nie widzimy, to nie znaczy, że ich tam nie ma na pewno, ponieważ jeżeli na danym terenie nie ma działań wojennych, kręci się z tego mniej filmików z komórek jest rzucanych do sieci, bardzo mało jest komunikatów oficjalnych, no ciężko jest to rozpoznać. Więc może być tak, że te jednostki tam są, tylko po prostu o nich no, za dużo nie wiadomo, bo niewiele się dzieje i jest powiedzmy zimowanie tych jednostek, ma miejsce. Natomiast no, bardzo dużo przesłanek wskazuje na to, że Ukraińcy wzięli i po prostu ogołocili odcinek chersoński frontu i co się da, wypnęli w rejon Bachmutu i nie tylko. Dlaczego? No, w rejonie Bachmutu wypływają numery jednostek i pododdziałów, które jeszcze kwartał temu walczyły w chersońskim. W związku z powyższym no, jest logiczną konstatacja, że po prostu wysłano do walki jednostki tam. Sam odcinek chersoński, cisza. To, co można zidentyfikować, to zaledwie, słuchajcie, cztery brygady, niewiele więcej. Cherson wczoraj był znowu ostrzelany amunicją zapalającą. Odcinek Zaporoże-Donieck. I tutaj też, słuchajcie, ten odcinek no, wygląda cokolwiek goło, jeżeli chodzi o ilość jednostek. Oczywiście ich tutaj musi być więcej, ponieważ ten odcinek jest no, krytyczny i newralgiczny dla Ukraińców, ponieważ jakiekolwiek uderzenie z południa na północ mogłoby być tragiczne w skutkach. Więc nie wierzę, że tutaj na całym odcinku mamy komponenty tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu, no pięciu brygad powiedzmy i szósta w odwodzie. Raczej jest więcej jednostek, no ale na razie to, co jest rozpoznane na mapie i to, co widać, wygląda następująco. W okolicy Zaporoża jest 9. Brygada Pancerna z Korpusu Rezerwowego. Taki symbol owalu, tutaj to jest symbol Brygady Pancernej. I teraz tak, jednostki szczebla brygady i dywizji to są zawsze pancerne. Jednostki szczebla batalionu i niżej to są czołgów, czyli mamy pluton czołgów, kompanię czołgów, batalion czołgów, a potem już mamy brygadę pancerną, dywizję pancerną, no i na przykład korpus pancerny, armię pancerną, etc. W tym rejonie mamy 65. Brygadę zmechanizowaną. Brygada zmechanizowana jest to jednostka, no mamy taki owal X przekreślony, który podstawową siłą są żołnierze desantu przewożeni w bojowych wozach piechoty i ona jest gdzieś wsparta oczywiście czołgami, tak? Czyli ten zmech musi gdzieś mieć czołgi w tle. Czy to będzie jeden czy dwa bataliony czołgów, to zależy od kraju. Natomiast brygada zmechanizowana, główną siłą są bataliony z bojowymi wozami piechoty i żołnierze piechoty. Brygada niezidentyfikowana obrony terytorialnej, druga niezidentyfikowana brygada obrony terytorialnej w tym rejonie. Tutaj jak widzicie mam to zaznaczone po prostu jako obszar zacieniowany, że gdzieś jest ta brygada. Pozwólcie, że nie będę tym razem wymawiał nazwy tej miejscowości. Natomiast jeżeli chodzi o obszar już bliżej Doniecka, czyli Pawliwka, Wuledar, tutaj mamy znowuż, o, tutaj jest ta zmiana, o której was wspominałem, czyli mamy, zobaczcie, dwie kreseczki, czyli batalion, tak widzicie, możemy sobie na tej map armii, rewelacyjna aplikacja, wybrać, jak widzicie, po kolei kompania, batalion, regiment, czyli pułk inaczej, brygada, dywizja, korpus, armia, grupa armii. I teraz tak, tutaj mamy w ramach oznaczenia niezidentyfikowany batalion piechoty z 108 Brygady Obrony Terytorialnej. Gdzieś te siły tutaj są.
Natomiast ciekawie jest tutaj w okolice Wuledaru i Pawliwki, ponieważ tutaj, jak wiecie, z 1,5 miesiąca temu załamały się jakiekolwiek szturmy rosyjskie z gigantycznymi stratami. I w tym rejonie znajduje się cała 72. Brygada Zmechanizowana. Tak, czyli ta słynna 72. BZ. Znowuż zakładamy, że ona tutaj jest, ona w zasadzie jest tutaj na pewno, tylko nie wiemy dokładnie, w którym miejscu są jej podstawowe składowe, czyli jeden batalion czołgów, 3 bataliony zmechanizowane i 2 bataliony piechoty lekkiej. No i teraz przechodzimy do rejonu już samego Doniecka. W rejonie samego Doniecka mamy sytuację, jak następuje. W rejonie Marinki rosyjskie uderzenia załamały się. 5. brygada zmechanizowana. Aha, jednostki wroga oznaczamy takim rąbem góry X. Taki pajączek w środku, czyli to jest ten dawny przekreślony kwadrat. On oznacza, że sieć pajęcza, on oznacza jednostkę piechoty zmotoryzowanej, tak? Czyli piechota zmotoryzowana, niezmechanizowana, zmotoryzowana, czyli głównym nośnikiem są kołowe transportery opancerzone albo pojazdy o trakcji kołowej. W przypadku Rosjan to też nie do końca tak, ponieważ brygada zmotoryzowana oczywiście ma czołgi, czasami ma też o dziwo bojowe wozy piechoty, tam jest miszmasz drobny wynikający z mobilizacji, uzupełnienia strat wszystkimi możliwymi środkami. I wspominałem wam na ostatnim odcinku, że o ile na północy Marinki nie udało się Rosjanom osiągnąć nic, o tyle na południu w kierunku miejscowości Pobieda było wyprowadzone uderzenie 100. brygady zmechanizowanej wojsk rosyjskich i to uderzenie zostało powstrzymane przez batalion piechoty ze składu 79. Brygady Powietrzno-Desantowej Sił Zbrojnych Ukrainy oraz przez batalion zmechanizowany 115. Brygady Zmechanizowanej. I teraz znowu, na poprzednich mapach widzielibyście tutaj X, czyli powstało wrażenie, że tu walczy cała brygada. No nie, tutaj walczy kilka batalionów, jeden albo kilka batalionów rotowanych, wystawianych ze całej brygady. Różnica jest taka, że nie znajduje się tutaj na odcinku o długości, powiedzmy, nawet sobie policzymy, nie znajduje się tutaj na relatywnie niewielkiej przestrzeni 5,5 tysiąca żołnierzy, tylko tych żołnierzy znajduje się 800. Tak, to był taki, może nie błąd, ale niecelowy błąd z poprzednich map, który po prostu postanowiłem zlikwidować. A jeżeli z kolei chodzi o Rosjan, to oni walczą pełnymi pułkami, czyli brygady składa się z 2 albo 3 pułków, natomiast oni są na tyle finezyjni, że potrafią rzucać całą brygadę do ataku, żeby uzyskać po prostu dużą przewagę. Natomiast te brygady rosyjskie są jeszcze relatywnie dużo słabsze niż ukraińskie. W tym rejonie znajduje się 57. Brygada Zmotoryzowana Armii Ukraińskiej. Detali brak. Natomiast w rejonie Awdijewki. No i tutaj też jest ciekawie, ponieważ te uderzenia rosyjskie załamały się. Rosjanie nie osiągnęli niczego, natomiast faktycznie no, sytuacja od ostatniego naszego spotkania wygląda tak, że trzymają się tutaj wydzielone komponenty 36. Brygady Piechoty Morskiej, 115. Brygady Zmechanizowanej i 110. Brygady Obrony Terytorialnej. I te siły trzymają ten worek w rejonie Awdijewki. Teraz, jeżeli damy sobie troszeczkę lepszą mapę, to zobaczycie, na ile ten teren jest trudny. Tak? Tu mamy mapę z cieniowaniem topograficznym. Zobaczcie, że cieniowanie tutaj pokazuje. Mamy tutaj ciek wodny, dość wyraźny, a tutaj widzimy, że tu są wzgórza. Czyli Rosjanie muszą, atakując, pokonać stawy, ciek wodny i, mówiąc brzydko, wdrapać się pod górkę. To nie jest przepis na sukces, delikatnie rzecz ujmując. Awdijewka po prostu znajduje się na wzgórzu. Przed nią są cieki wodne, wzdłuż których są linie obronne ukraińskie. I to samo ma miejsce z drugiej strony, ponieważ od Opytnego też również mamy szereg cieków wodnych. No to miejsce jest, tak jak wam wspominałem wielokrotnie, fatalne do nacierania i dlatego Rosjanie próbowali z północy uderzać, ale zostali powstrzymani, ponieważ, uwaga, niespodzianka, tutaj teren też premiował obrońców. Natomiast sytuacja w rejonie Awdijewki była na tyle poważna, że Ukraińcy gdzieś tutaj ściągnęli jako odwód 3. Brygadę Pancerną. Znowuż ona była, natomiast teraz nie ma identyfikacji, czy ona się w tym miejscu znajduje. Na 100% jest zaznaczona linią przerywaną. Odcinek centralny, gdzie się działo najwięcej, zrobimy sobie na końcu. Odcinek swatowy, Kremina. No i tutaj dzieje się dużo i też niekoniecznie dobrych rzeczy.
W okolicy Kupiańska Cisza tutaj mamy komponenty aż trzech brygad ukraińskich. 67 zmechanizowanej, 14 zmechanizowanej, 92 zmechanizowanej i znowu nie znaczy to, że tutaj znajdują się całe komponenty, całe te brygady, tutaj znajdują się pewne wydzielone elementy tych brygad. To też, żebyście mieli widzowie tego świadomość. Natomiast w rejonie Swatowego, no tutaj o tym się jakoś niespecjalnie u nas niestety mówi w przekazie publicznym, no bo wszyscy kibicują Ukraińcom, jak Ukraińcy odnoszą gdzieś zwycięstwo, to z taktycznego zwycięstwa robi się operacyjny sukces, a gdzieś ponoszą porażkę, to jest cicho sza. No i oni taką porażkę ponieśli w tym rejonie na przestrzeni ostatnich 3 tygodni, a mianowicie walczyli już o wzgórza dominujące nad Swatowem, to jest to, o czym wam wspominałem. Czyli tak, tutaj mamy szereg wzgórz dominujących nad Swatowem. Jeżeli Ukraińcy zdobędą te wzgórza, to Swatowe padnie i tutaj w zasadzie Rosjanie dalej nie mają czego szukać na tej równinie, będą musieli się cofnąć aż w okolice, prawdopodobnie gdzieś w połowie między Swatowym, czyli tutaj, a Starobierskim, czyli tu. I teraz już Ukraińcy witali się z gąską, oni zajęli nawet to skrzyżowanie dróg, czyli R66 i z N26. I teraz tak, tu już byli Ukraińcy. Natomiast teraz, jak widzicie, walki toczą się tutaj, a Rosjanie odepchnęli Ukraińców w ciągu ostatniego miesiąca. I zobaczcie, że tu jest ciek wodny, rzeka, zbiornik. I tak naprawdę Rosjanie w tej chwili starają się, tu są miejscowości, między innymi moja ulubiona Mięsożarówka. I tu są miejscowości i cieki wodne i Rosjanie starają się odepchnąć takimi niedużymi, tutaj pułk zmotoryzowany ze składu 144 Brygady Zmotoryzowanej atakuje, starają się odepchnąć Ukraińców w kierunku rzeczki, tak żeby linię obrony ustanowić o naturalne przeszkody. Zresztą oni tutaj też częściowo były te linie obrony ustawione już o naturalne przeszkody, bo tam jakąś łąkę, zabadnienie, dwa zbiorniki wodne. I teraz zobaczcie, że jeszcze miesiąc temu mówiliśmy o walkach o wzgórza przed Swatowem i faktycznie aż w rejon tego skrzyżowania dotarli Ukraińcy, czołówki ukraińskie. A teraz Rosjanie zdołali sobie całkiem ładnie oprzeć linię obrony o rzeczkę. Tutaj dążą do wypchnięcia Ukraińców jeszcze na północy, więc na razie nie ma dla żadnego zagrożenia dla Swatowego. No i no niestety tutaj należy uznać, że Rosjanie odnieśli całkiem przyzwoity jak na nich sukces, związane z tym, że ustabilizowali linię frontu. Co gorsza, jeżeli mamy czerwoną popiwkę, to tutaj też Rosjanie rzucili 223 pułk czołgów, jak wam pokazywałem na poprzednim raporcie, rzucili 74 brygadę zmechanizowaną całą. No i niestety czerwoną popiwkę odbili. Ukraińcy musieli się wycofać. Co gorsza też, miejscowość na północy została odbita przez całą 76. Brygadę Powietrzno-Desantową rosyjską. Więc ewidentnie no, Rosjanie zażegnali kryzys, który tutaj był. 2 tygodnie temu, a właściwie 1,5 tygodnia temu pojawiły się takie hura optymistyczne doniesienia dotyczące Kremliny. Tak, że już Ukraińcy podchodzą do Kremliny, zaraz otoczą. Byłem delikatnie rzecz biorąc sceptyczny, no i okazało się, że niestety tak to wygląda, ponieważ Rosjanie utrzymali ten worek, co więcej poszerzyli i niestety okazało się, że również w okolicy Dibrowej zostały zajęte, więc tutaj sukcesów większych ze strony ukraińskiej brak. Tym akcentem mało optymistycznym możemy przejść do odcinka centralnego i co tu się w zasadzie wyrabia. A tutaj wyrabiają się dwie niebezpieczne i niewesołe rzeczy dla Ukraińców, ponieważ Rosjanie dążą do, mają taki pomysł na wymuszenie opuszczenia Bachmutu przez Ukraińców, a mianowicie na odcięcie dróg, które prowadzą do Bachmutu. I teraz jeżeli zrzucimy sobie dobrą mapę, przepraszam, pokażę na tej mapie, tak będzie prościej, na południe od Bachmutu, Kisiliwkę, mamy Iwańskie i mamy drogę, słuchajcie, ważną, może tak sobie damy, T054, czyli droga, która prowadzi z Konstantynówki do Bachmutu, no i mamy drogę T0513 i M03, która prowadzi, słuchajcie, ze Słowiańska do Bachmutu. I to są główne drogi, mamy oczywiście w razie czego tych dróg jeszcze więcej, tak, jakieś drogi lokalne, 00506 i tak dalej. Natomiast no, mówimy tutaj o
dwóch głównych drogach, które prowadzą do Bachmutu, no jeżeli te drogi będą przecięte, no to sytuacja byłaby bardzo poważna w wojsku ukraińskim. I teraz zobaczcie, że tutaj tej drogi, to wydaje się, że Rosjanie za Chiny Ludowe nie zdobędą, ponieważ tu mamy znowu wzgórza, teren dogodny do obrony. Natomiast no tutaj widzicie, że droga N32 w tym wypadku na mapie jest zaznaczona. Tutaj mamy M03. I teraz jaki był pomysł rosyjski? Pomysł rosyjski był taki, żeby przeprowadzić uderzenie z jednej strony od południa, Opytne to Opytne, ale z drugiej strony od południa, od Kurdumiwki, Ożariwki, wyjście na północ, próba przecięcia tej drogi. Natomiast drugim pomysłem rosyjskim było uderzenie na Soledar, zajęcie Soledaru, zajęcie Pit Dorodnego, no i przecięcie drogi M03. Tak, czyli w momencie, gdyby Rosjanie zajęli Soledar, zajęli Krasną Chorę, Czerwoną Górę, czyli tutaj, tą miejscowość tutaj, no to wychodząc na te wzgórza mieliby kontrolę ogniową nad tą drogą, no i to byłby jakiś tam poważny problem dla Ukraińców. Oczywiście oprócz tego szturmowali Opytne, szturmowali przedmieścia Bachmutu, tu cały czas się trwały potwornie ciężkie walki. I teraz, jeżeli i taki był generalny zamysł rosyjski, czyli wiążą w centrum siły ukraińskie na przedmieściach Bachmuta, czyli Opotne, dzielnice przemysłowe, a jednocześnie uderzają z południa, z Kurdumiwki, Ożariwki, uderzają z północy Soledaru, no i próbują obejść od północy, od południa, przeciąć dwie główne drogi zaopatrzeniowe, zostaje tylko jedna, no, tworzy to siłą rzeczy ciężką sytuację dla Ukraińców. I teraz, tak jak wam mówiłem na ostatniej tygodniówce, w tym pasie zaangażowanych są komponenty 13 brygad ukraińskich. Znowu, to nie są całe brygady, tylko to są rotowane bataliony z tych brygad. Chociaż w dwóch przypadkach mam podejrzenie, że tam prawie cała brygada ukraińska się znalazła w rejonie walk, ale znowu to zaraz w tym będzie. Na południu mamy sytuację Kurdumiwka-Ożariwka. Rosjanie rzucili całą brygadę zmotoryzowaną, która faktycznie pokonała tutaj kanał, no i została powstrzymana przez bataliony, jeden ze składu 62. Brygady Zmechanizowanej Sił Zbrojnych Ukrainy, drugi ze składu 30. Brygady Zmechanizowanej. Na razie Rosjanie dalej się nie posunęli. Natomiast faktycznie z Kurdumiwki cały pułk zmotoryzowany rosyjski wyszedł i szedł w kierunku północnym, został powstrzymany przez dwa bataliony zmechanizowane, jeden z 53. brygady, drugi z 28. brygady. Tutaj Rosjanie się nie posunęli specjalnie, ale to jest to, o czym wam opowiadałem ostatnio, że znowu atakowanie na otwartej przestrzeni pod górkę, do tego to jest słaby pomysł. Natomiast Rosjanie z powrotem zajęli pół Opytnego, no i teraz osłaniani częściowo przez linię kolejową próbują podejść pod Bachmut. Tutaj też już są Ukraińcy wzdłuż cieku wodnego, więc tu raczej nie wróżę Rosjanom za dużych sukcesów. W samym Bachmucie, tak jak wam wspominałem, mamy komponenty kilku brygad i prawdopodobnie sporą część 93. Brygady Zmechanizowanej. Tego nie jestem pewien, no ale ona wykonała kontratak, to macie oznaczenie kontrataku, w dzielnicę przemysłową, gdzie Rosjanie próbowali dokonać włamania. No i tutaj znowu zobaczcie, jak teren wygląda, cieki wodne, jakieś wyrobisko po kopalniach wapienia. No, to Bachmut to jest miejscowość, która jest naprawdę dogodna do obrony, tak? Więc niezależnie od tego, że teren ze wschodu oczywiście dominuje nad Bachmutem, no to jest to miejscowość, która może się długo bronić. Natomiast sam Soledar, to co się wydarzyło, to jest to, co wspominałem ostatnio, czyli uderzenie troszeczkę na północ od Soledara, na południe, próba wzięcia miasta w Kleszcze. Z odcinka centralnego uderzyli Wagnerowcy. Sytuacja wyglądała tak, że komponenty dwóch brygad, dwa bataliony dwóch ukraińskich brygad albo zostały zrotowane i Rosjanie wykorzystali moment rotacji, albo żołnierze po prostu za długo nie byli rotowani, nie wytrzymali walki i opuścili pozycję, zwłaszcza na południu Soledaru. No i przejściowo wyglądało to tak, że tu mamy kopalnię soli. Wagnerowcy faktycznie przejściowo tą kopalnię soli zajęli i zaczęli się posuwać, może trochę mniej niż zaznaczyłem na strzałce, ale zaczęli się posuwać na zachód. Sytuacja w opinii ukraińskiej była na tyle poważna, że rzucono całą, słuchajcie, komponenty całej 46. Brygady Powietrzno-Desantowej. I to znowu, to nie rzucono 6 batalionów, znaczy 5 batalionów z tej brygady, tylko rzucono kilka batalionów, no ale zaznaczyłem BGB, czyli Brygadowa Grupa Bojowa, trochę nieprawidłowo, ponieważ Ukraińcy walczą batalionami, a nie BGB. No ale tu chciałem podkreślić, że po prostu kilka batalionów ze składu tej brygady zostało rzuconych. Natomiast na południu z Krasnej Chory rzucono batalion z 17. Brygady Pancernej.
który też powstrzymał jakiekolwiek postępy Rosjan. Sytuacja wygląda tak, że Wagnerowcy musieli się wycofać, Ukraińcy kontrolują przynajmniej do momentu kręcenia filmu połowę Soledaru. No, wydaje się, że kryzys w tym rejonie został zażegnany. I teraz znowu z lotu ptaka. Bardzo dużo zaangażowanych sił ukraińskich, komponenty 13 brygad, natomiast Rosjanom nawet nie udało się zdobyć Soledaru. To chyba będzie najlepsze podsumowanie tego, co się dzieje w tym odcinku. Dobra. Okej, słonia sprawa ukraińska. Słuchajcie, wybaczcie, że jako tło i jako ilustrację wykorzystam bezczelnie nagrany zrzut ze swojego Twittera, ale potraktuję to jako skrypt i jako coś przygotowanego, żeby pewne rzeczy mi nie uciekły. Oczywiście elefant jest napisany z błędem, powinno być elefant, pominijmy to. I teraz określenie elephant in the room, no, oznacza oczywisty, nabrzmiały problem, o którym nikt nie chce mówić. No i tym oczywistym, nabrzmiałym problemem są straty ukraińskie, które były poniesione w 2022 roku, ilość sprzętu, który został dostarczony z Zachodu i to, czy Ukraińcom udało się rozwinąć mobilizacyjnie, czy nie. No bo powstaje u nas wrażenie, że skoro Ukraińcy formują tam ponad 50 brygad, skoro powołali 750 tysięcy żołnierzy zmobilizowanych ponad, no to mają duże siły, to są siły bardzo duże, oni są w stanie bez problemu powstrzymać Rosjan i w sumie na czym polega problem? No, problem polega na stratach i na zdolnościach odtworzeniowych. No i tutaj, zanim przejdziemy dalej, to oczywiście muszę podkreślić, to jest taki disclaimer, który muszę zawrzeć, że uważam, i to nie zmieniam, że Ukraina w zeszłym roku wygrała ten konflikt politycznie. Dlaczego wygrała? Rosja nie zdołała podporządkować sobie Ukrainy, nie zdołała wyizolować Ukrainy na arenie międzynarodowej. Ukraińcy stworzyli silną koalicję wokół siebie, która wspiera Ukrainę. A co ważne, interes USA jest zbieżny, przynajmniej przejściowo, z interesem ukraińskim, w związku z czym Ukraińcy mają oparcie się w jedynym supermocarstwie na świecie. I z tego wynika też płynąca pomoc NATO, między innymi Polski, który interes z kolei racja stanu jest w tej chwili też całkowicie zbieżna z racją stanu ukraińską, dlatego pomagamy Ukraińcom wszystkimi środkami, które możemy przeznaczyć ku temu. I dlatego można powiedzieć, że Ukraina politycznie wygrała, tak? Ponieważ Rosjanie politycznie nie rozegrali żadnego z planów, które mieli względem Ukrainy. Nie podbili tego kraju, nie zwasalizowali, nie zmarginalizowali, nie podzielili, nie wyizolowali na arenie międzynarodowej, nie udało się też Rosjanom podzielić Zachodu. No, Zachód jest zjednoczony tak, jak nie był zjednoczony jeszcze nigdy. Dostawy na Ukrainę dopiero ruszają, bym powiedział, pomijając oczywiście nas, bo od nas to poszło wszystko, co mogło pójść. Więc politycznie zwycięstwo Ukrainy. Natomiast militarnie w zeszłym roku Ukraińcy wygrywali. Tak, zdecydowanie wygrywali, natomiast wygrywali nie tylko dzięki dobremu morale i dość dobremu dowodzeniu, ale tutaj, słuchajcie, zadziałał cuda tak zwany magiczny czynnik X. I ten magiczny czynnik X, widzicie na dole, to jest ten słynny wywiad ukraińskiego specjalsa na północ od Kijowa, udzielony gdzieś w marcu, gdzie cytując i tłumacząc to, co jest na obrazku z wypowiedzi tego żołnierza, my jesteśmy wielkimi szczęściarzami, że oni są tak lernie głupi, powiedzmy. I to jest, słuchajcie, ten magiczny czynnik X, ponieważ głupota Rosjan przyczyniła się do zwycięstwa Ukrainy co najmniej w takim samym stopniu, jak ukraińska wola walki, dobre dowodzenie, morale czy dobre planowanie na szczeblu brygad. I oczywiście mam nadzieję, że w 2023 roku ten nieprzeciętny kretynizm Rosjan znowu spowoduje, że Ukraińcy odniosą szereg spektakularnych sukcesów. I tutaj widzicie, że ilustracją tego kretynizmu jest szkoła w Makijewce, bo tak jak wiecie z ostatniego odcinka z panem pułkownikiem Piotrem Lewandowskim, naprawdę upchnięcie całego batalionu w szkole, czy prawie całego 3/4 batalionu piechoty w szkole, w której w piwnicach był skład amunicji, to trzeba być Rosjaninem po prostu. Natomiast gdzie jest ten słoń w pokoju? Słoń w pokoju polega na tym, że co się stanie, jeżeli Rosjanie się ogarną strategicznie i operacyjnie w kontekście strat, które ponoszą obie strony i możliwości ich uzupełniania, zarówno przez Ukraińców, jak i przez Rosjan. I teraz o stratach rosyjskich i odtwarzaniu strat rosyjskich będzie osobny odcinek. Myślę, że jeszcze w tym tygodniu to nagram. Natomiast jeżeli chodzi o straty ukraińskiej możliwości formowania nowych jednostek ukraińskich, o tym będzie ta nitka niżej, o której wam opowiem. Oczywiście kwestia dowodzenia to jest ukraińskiego, jest to istotna rzecz. Pamiętajcie proszę o tym, że dowodzenie ukraińskie nie jest na poziomie dowodzenia natowskiego jeszcze. Ono w pewnych aspektach jest zbliżone, natomiast to nie jest dowodzenie natowskie, nie mylcie tego z dowodzeniem natowskim. Ukraińcy mają pewne możliwości dowodzenia natowskiego, pewne promile tych możliwości są im udostępniane. Oczywiście w planowaniu operacji biorą udział
Znaczy, może raczej. Można przypuszczać, że doradcy z krajów NATO pomagają Ukraińcom planować pewne operacje. Pamiętajcie też, że ukraińskie możliwości są trochę limitowane tym, że nie ma tam szczebla dywizji, o czym wam wspominałem wcześniej. Tak? Ten szczebel dywizji został zaimprowizowany z dowództw operacyjnych. Zadaniowo poradzili sobie z tym Ukraińcy. To była taka dość wyraźna słabość ukraińskiego dowodzenia w pierwszej części zeszłego roku. I to przyniosło fatalne rezultaty pod Sewierodonieckim i Popasną. Zostało to zmienione i potem na przykład już w Charkowskim zagrało to świetnie. Tak? I teraz tutaj oczywiście wspominałem w pisie na Twitterze to, że oczywiście Ukraińcy mają lepsze rozpoznanie, chociażby rozpoznanie satelitarne, bo na rzecz Ukrainy pracuje 30 parę satelitów, lepszą pomoc NATO, znaczy pomoc NATO mają, lepsze morale, materiał ludzki jest też lepszy, którym dowodzą dowódcy ukraińscy, czyli mówiąc brzydko, po prostu materiał ludzki, czyli żołnierze, lepiej umotywowani, wiedzą za co walczą, wiedzą dlaczego walczą, wiedzą, że często nie mają gdzie się cofać, więc po prostu no, wiedzą, że walczą o niepodległość swojego kraju i o wolność, a o co walczą Rosjanie, to oni sami nie do końca wiedzą. Natomiast nie wszystko było takie różowe w tym 2020 roku, w 2022 roku, no bo trzeba pamiętać o Sewierodoniecku, trzeba pamiętać o Popasnej, trzeba pamiętać o innych walkach, w których nie do końca wszystko wyszło tak, jak planowali sobie to Ukraińcy. Natomiast to, co jest istotne, jest to, żeby wiedzieć, jaki był skład sił zbrojnych Ukrainy przed wybuchem walk, ponieważ można sobie, zliczając dane struktury i wiedząc, jaki jest etat sprzętu, policzyć, ile tego sprzętu Ukraińcy potrzebowali, wiadomo, ile sprzętu mieli przed wojną, wiadomo, ile stracili. No i na tej podstawie można wysunąć pewne wnioski. Jeżeli chodzi o skład sił zbrojnych Ukrainy, tą armię kadrową, to przed mobilizacją, i to jest istotne, było to w dowództwie operacyjnym Północ. Jedna brygada pancerna, dwie brygady zmechanizowane, jedna brygada piechoty, jedna brygada artylerii. W dowództwie operacyjnym Wschód jedna brygada pancerna, cztery brygady zmechanizowane, jedna brygada artylerii. W dowództwie operacyjnym Zachód jedna brygada piechoty górskiej, trzy brygady zmechanizowane, jedna brygada artylerii. W dowództwie operacyjnym Południe, czyli najsłabszym, jedna brygada zmechanizowana, trzy brygady piechoty, jedna brygada artylerii. I teraz, jak widzicie, dowództwo operacyjne Wschód było najsilniejsze. Nawet jakby popatrzeć na strukturę tych brygad, to niby się wydaje, że tu brygada zmechanizowana, tam brygada zmechanizowana, ale w tym dowództwie operacyjnym Wschód tutaj, to akurat te brygady zmechanizowane to były te monstrualne brygady, o których wam mówiłem na początku filmu, gdzie macie, wiecie, 6 batalionów w brygadzie. A tu macie z kolei fragment podręcznika taktycznego jednego ukraińskiego regulaminu walki, gdzie macie skład brygady zmechanizowanej, gdzie macie, czy to jest już były podręcznik, nieaktualny, gdzie macie trzy bataliony, w składzie brygady zmechanizowanej ukraińskiej macie trzy bataliony zmechanizowane, batalion czołgów, macie brygadową grupę artylerii, batalion przeciwpancerny, obrony przeciwlotniczej itd., itd. I teraz w czym rzecz? Oprócz tego Ukraińcy mieli oczywiście jedną brygadę powietrzno-desantową i w ramach tych brygad powietrzno-desantowych mieli, nie, tak naprawdę wojska powietrzno-desantowe ukraińskie to była jedna brygada powietrzno-desantowa i sześć brygad też powietrzno-desantowych, ale de facto były to brygady zmotoryzowane. Czyli one posiadały kołowe transportery opancerzone, do nich w pewnym momencie zaczęto włączać poplutonie czołgów, no ale to jest temat na inną rozmowę. Oprócz tego były dwie brygady piechoty morskiej na strefie pokoju, nie liczymy jednostek Gwardii Narodowej, czyli trzech brygad, i tak samo jednostek specjalnych. I teraz tak, razem na stopie pokoju siły zbrojne Ukrainy miały dwie brygady pancerne, 12 brygad zmechanizowanych, 6 brygad zmotoryzowanych, 4 brygady piechoty, 4 brygady artylerii, 2 brygady piechoty morskiej, 1 brygadę powietrzno-desantową. I teraz stopień rozwinięcia tych jednostek 24 lutego wynosił, słuchajcie, od 30 do 60%, czyli Ukraińcy mieli, słuchajcie, niecałe 90, znaczy mieli około 95 tysięcy żołnierzy. Jak dodamy oczywiście wojska, siły powietrzne, marynarkę, specjalsów, Gwardię Narodową, to się okaże, że tych żołnierzy było więcej, tam 130 do 140 tysięcy, ale realnie kadrowa armia ukraińska to było, słuchajcie, tylko 95 tysięcy żołnierzy. Natomiast już w niecałe dwa miesiące od mobilizacji osiągnęli Ukraińcy poziom 350 tysięcy żołnierzy. I teraz tak, dla wyżej wymienionych sił, a nie mówimy jeszcze o rezerwie, potrzeba etatowo 688 czołgów, 1100 bojowych wozów piechoty albo bojowych maszyn desantu i 1243 kołowych transporterów opancerzonych albo transporterów opancerzonych. Słuchajcie, te wartości to jest circa about. Tutaj mogłem się pomylić, zliczając to o 50 czołgów nawet. Ale to nie ma znaczenia. Chodziło o pokazanie po prostu rzędu wielkości. Dla tych jednostek kadrowych wymienionych powyżej oczywiście ten sprzęt był, tak?
Tu niżej macie, jeżeli jesteście ciekawi, ile czołgów mieli Ukraińcy przed wojną, no to tutaj był, jest fragment tego, co swego czasu pisałem w Wozach Bojowych Świata razem z Pawłem Przeździeckim o czołgach na Ukrainie. Popełniłem cały taki sążnisty rozdział książki na temat walk na Ukrainie w latach 2014-2017, użycie broni pancernej na Ukrainie. W wnioskach z tego, tutaj w tle widzicie, ile tych czołgów mieli Ukraińcy i ile udało im się zmobilizować w ciągu 3 lat wojny, czyli między 2014 i 2017 maszyn. Jak chcecie przeczytać, to proponuję zapauzować i po prostu przejrzeć to, nie będę się na tym rozwodził w tej chwili. I teraz tak, to co jest istotne, poza tym armią kadrową Ukraińcy mieli też tak zwany korpus rezerwowy. Ten korpus rezerwowy posiadał 3 brygady pancerne, 3 brygady zmechanizowane, 1 brygadę artylerii i oprócz tego Ukraińcy zaczęli formować Wojsko Obrony Terytorialnej. No i słuchajcie, te Wojska Obrony Terytorialnej były też podzielone na 4 okręgi i łącznie było tam, tak jak widzicie, bodajże 28 brygad, dobrze liczę, 12, tak, 28 brygad. WOT-u. No i pomijając WOT, to dla samego korpusu rezerwowego Ukraińcy potrzebowali tyle czołgów, ile widzicie tutaj, tak? I innych maszyn. I teraz tak, dodając wojska operacyjne, czyli to, co wam wymieniałem, ta cała wyliczanka, trochę nudnawa, mam nadzieję, że nie usnęliście, oraz korpus rezerwowy, widać, że Ukraińcy, słuchajcie, potrzebowali bagatelka 1200 czołgów, 1700 bojowych wozów piechoty i 1500 kołowych transporterów opancerzonych albo transporterów opancerzonych w ogóle. I tej liczby SPW, czyli sprzętu wojskowego, Ukraińcy absolutnie, słuchajcie, nie posiadali 24 lutego. Nie było. Po prostu armia ukraińska poniosła na tyle ciężkie straty w wyniku walk w latach 2014-2017, wcześniej wyprzedawali sprzęt, część składów mobilizacyjnych to były wozy po prostu składowane pod chmurką. Efekt jest taki, że dla połowy korpusu rezerwowego nie było generalnie sprzętu, tak? Czyli tego sprzętu było zasadniczo mniej. I teraz tak, w całym zeszłym roku, i to są dane zliczalne, Ukraińcy stracili bezpowrotnie około. Teraz skąd się biorą te wartości? To są potwierdzone straty wizualne razy 1,2. Czemu razy 1,2? Ponieważ jest to minimalny współczynnik, który uwzględnia wozy, które trafiły do fabryki i okazały się być nie do odratowania, bo jakimś cudem uciekły zdjęciom smartfonowym i nie tylko, i filmikom. I to jest to, co się sprawdziło w przypadku poprzedniego konfliktu na Ukrainie, w przypadku jednostek, gdzie można było sobie straty w jakiś sposób sprawdzić. I ten współczynnik 1,2 to jest minimalny, to może być tak realnie nawet 1,3, no ale dałem 1,2, żeby nie zawyżyć niepotrzebnie. I teraz tak, w 2022 roku Ukraińcy stracili bezpowrotnie do 520 czołgów, do 540 BWP i do 560 KO transporterów opancerzonych. Słuchajcie, to są bardzo duże straty. Tak, tu widzicie, że Ukraińcy stracili 1500 pojazdów opancerzonych. Oczywiście te straty to jest pikuś w porównaniu z tym, co stracili Rosjanie. Ale ważne, żebyście wiedzieli, że te straty były duże. I teraz jest to, słuchajcie, w zasadzie równo między 55 a 60% stanów, jakie miała kadrowa armia ukraińska całkowicie na dzień 24 lutego. To są, słuchajcie, ogromne straty, bo to znaczy, że stracili ponad połowę sprzętu, który mieli. Oczywiście nie licząc mobilizowanego korpusu rezerwowego i tak dalej. Liczymy to, co było kadrowe. I teraz tak. To, co jest istotne, to to, że dostawy z Polski, z Czech i z byłych domoludu, zwłaszcza z Polski, oraz to, co zdobyli na Rosjanach, pozwoliło z nawiązką na uzupełnienie powyższych strat, a dodatkowo z zachodu dostarczono ponad 800 różnych transporterów opancerzonych i bojowych wozów piechoty już wcześniej oraz około 1400, tam do 1500 różnych lekkich pojazdów opancerzonych. Od Humvee po, słuchajcie, AMRAPy, czyli no nie lekkie, ważące kilkadziesiąt ton pojazdy minoodporne. I teraz, jaki jest efekt? Efekt tego był taki, że mimo tego, że Ukraińcy stracili 1500 sztuk różnych pojazdów, od czołgów, przez bojowe wozy piechoty, po lekkie pojazdy opancerzone, siłom zbrojnym Ukrainy udało się uzupełnić straty jednostek kadrowych, udało się rozwinąć korpus rezerwowy, czyli te brygady korpusu rezerwowego zostały rozwinięte. Oczywiście pomijam tutaj nawis remontowy, pomijam kwestie podzespołów, no to mocno upraszczam i spłycam temat i jest troszkę gorzej, a właściwie jest dużo gorzej niż wam to przedstawiam, ale chodzi mi o to, żebyście co do zasady wiedzieli, gdzie jest problem i jaki jest kierunek analizy i patrzenia na problemy ukraińskie, nieco bardziej realny niż medialny, hura optymistyczny przekaz. I teraz tak, Ukraińcy oczywiście zapowiadali o nawet 1 milionie żołnierzy w linii, o 750 tysiącach, po czym przerwali w sumie pobór do wojska i stwierdzili, że mają dość żołnierzy. Dlaczego? No sprawa jest dość prosta, po prostu nie ma dość sprzętu i jest system ukraiński niewydolny szkoleniowo.
Okazało się, że dla mobilizowanych żołnierzy nie ma często podstawowych kategorii sprzętu, który został szybciutko dostarczony z zachodu. Broń strzelecka, kamizelki kuloodporne, etc., etc., nawet obuwie. Natomiast problemem był brak instruktorów i brak szkoleniowców. Wiecie, armia ukraińska rozrosła się z tego, co oni mieli w linii na poziomie 96 tysięcy przed mobilizacją, na w lutym do poziomu 750 tysięcy żołnierzy we wrześniu. Czyli wiecie, jeżeli coś rośnie 7,5 raza, to nie ma siły, żeby cięta wcześniej infrastruktura szkoleniowa w warunkach wolnych to wydoliła. No i nie wydoliło, oczywiście było źle. Ukraińcom na szczęście udało się bardzo wymiernie pomóc dzięki instruktorom natowskim, instruktorom z Polski, z Wielkiej Brytanii, z Hiszpanii, z USA, z Kanady. Około 60 tysięcy żołnierzy ukraińskich zostało już przeszkolonych w krajach NATO, więc to jest dla nich, słuchajcie, na wagę złota. No i oczywiście Ukraińcy mają też własne możliwości szkoleniowe, ale mówiąc uczciwie, one są dużo, dużo gorsze niż możliwości natowskie. No i należy pamiętać o Legionie Ochotniczym, który troszeczkę się wykruszył obecnie, bo tam wielu żołnierzy zaczęło wracać do krajów pochodzenia, natomiast no 26 tysięcy ochotników, weteranów, którzy przyjechali walczyć na Ukrainę, no to była rzecz nie do ocenienia w warunkach ukraińskich na początku wojny. I teraz tak, efekt powyższych problemów jest taki, że korpus rezerwowy rozwinięto w całości, starczyło dla niego sprzętu, on jest rozwinięty głównie w oparciu o sprzęt dostarczony z Polski i z krajów natowskich, mniej bojowych wozów piechoty, bardzo dużo transporterów opancerzonych, zwłaszcza z krajów NATO, polskie czołgi, trochę tych czołgów, szczerze mówiąc, dalej brakuje, żeby wypełnić wszystkie stany, bo tam nawis remontowy jest bardzo duży, zwłaszcza ze względu na szkolenie głównie na maszynach, a nie na symulatorach, ale nie jest źle. Oprócz korpusu rezerwowego, czyli tych wspomnianych brygad, Ukraińcy chcą sobie sformować nowych 10 brygad. Są to brygady zmotoryzowane, natomiast dla tych brygad kompletnie nie ma, słuchajcie, ciężkiego sprzętu. To są brygady lekkiej piechoty i Ukraińcy próbują sobie jakoś z tym poradzić, robiąc tak, że w składzie do każdej z tych brygad starają się wydzielić kompanię czołgów, czyli tam 11 sztuk w przypadku Ukraińców. Starają się znaleźć jakąś kompanię transporterów opancerzonych, przepraszam, tutaj w tym wypadku, w tych nowo formowanych brygad, tam już struktura będzie inna, bo tam już kompanie będą, bataliony będą liczniejsze i kompanie będą, z tego co pamiętam, 14-wozowe, czyli tam będą kompanie o strukturze zachodniej. No to przepraszam, tutaj muszę to sprostować od razu sam siebie. No ale generalnie okazuje się, że nie ma czołgów, tak? Jest to duży problem i do tych 10 brygad w pierwszej kolejności nowo formowanych, w pierwszej kolejności pójdzie jakikolwiek sprzęt zachodu, o czym zaraz. Oprócz tego Ukraińcy formują sobie 30 brygad obrony terytorialnej. No i tutaj ukraińskie wiewiórki donoszą, że z tych 30 brygad obrony terytorialnej tak realnie sprzęt taki w miarę sensowny jest dla 6 z nich. Pozostałe są to brygady, które po prostu są brygadami bardzo lekkiej piechoty na pojazdach terenowych, typu pozyskane z Europy Zachodniej, po prostu jeepy, SUV-y i inne. I te jednostki są no, mocno nominalne, a nierealne, powiedzmy. 6 brygad obrony terytorialnej jest ok, przy czym pamiętajcie, że te brygady obrony terytorialnej one są duże na Ukrainie, tak? Bo tu już mówimy o ponad 6 batalionach, taka brygada liczy 6,5 tysiąca żołnierzy, te brygady są naprawdę duże. Tak? Oni tutaj Ukraińcy starają się troszeczkę liczebnością skompensować bardzo duże braki, jeżeli chodzi o broń wsparcia w tych piechotach, w tych batalionach, w brygadach i parę innych rzeczy. I teraz słuchajcie, jak to wygląda wszystko tak cuzamen do kupy i gdzie jest problem? Realnie macie 27 kadrowych brygad, w których walczy 150 tysięcy żołnierzy. I to są te brygady stare, kadrowe, które zostały, istniały jeszcze przed wybuchem wojny, one zostały tam rozwinięte mobilizacyjnie. Do nich dołączył, słuchajcie, korpus rezerwowy, który posiada 8 brygad i 45 tysięcy żołnierzy. No i w trakcie formowania jest te 10 brygad lekkiej piechoty, które są teraz, czy one są teraz brygadami lekkiej piechoty, natomiast one finalnie kiedyś będą brygadami zmotoryzowanymi albo optymalnie zmechanizowanymi. I to jest, słuchajcie, 55-60 tysięcy żołnierzy. Z całych wojsk obrony terytorialnej ukraińskich do czegokolwiek nadaje się 6 brygad i około 40 tysięcy żołnierzy. I tutaj mówimy już o czysto lekkiej piechocie. I teraz słuchajcie, razem w walce jest zatem mniej więcej 300 tysięcy żołnierzy, dla których jest sprzęt wojskowy. Czyli z tego 300 tysięcy o 100 tysiącach i 16 brygadach mówimy o tak naprawdę lekkiej piechocie z maksymalnie kompanią czołgów na brygadę.
Natomiast w przypadku 35 brygad kadrowych i 200 tysięcy żołnierzy, tu mówimy o siłach, o których się opiera całość walk, czyli 35 brygad to są brygady, które mają sprzęt pancerny, zmechanizowany, w ich ramach walczy 200 tysięcy żołnierzy. I owe brygady tracą ludzi i sprzęt, i te brygady są, słuchajcie, regularnie odtwarzane, jak na przykład pierwsza samodzielna brygada pancerna, która tam straciła prawie połowę stanów przy obronie Czernichowa i tą brygadę odtworzono. I realnie warto mieć to w pamięci, tak? Czyli 35 brygad kadrowych i 200 tysięcy żołnierzy, to jest ten sprzęt ciężki ukraiński, 16 brygad z musu lekkich i 100 tysięcy. Zauważcie, że tutaj mówimy o tym, że w tej chwili Ukraińcy mają sprzętu dla mniej więcej 300 tysięcy żołnierzy realnie, tak, jakiegokolwiek, a Rosjanie sobie zmobilizowali na jesieni 270 tysięcy żołnierzy. To tak, żebyśmy mieli skalę problemu, nie? Oczywiście też dla nich sprzętu nie mają, a to jest inny temat na inny odcinek, który będzie jeszcze, mam nadzieję, w tym tygodniu i o tym jeszcze w sobie porozmawiamy. Natomiast konkludując, 2023 rok, niezależnie od scenariusza, będzie dużo trudniejszy i dużo krwawszy dla Ukraińców niż zeszły rok. Dlaczego? Jeżeli chodzi oczywiście o straty, a nie o zagrożenie bytu państwa, to tak żeby ktoś tego nie wyciągnął. Jeżeli chodzi o scenariusz, w którym Ukraińcy będą starali się odbić zajęte tereny, no to oczywiście atakujący zwykle ponosi większe straty niż obrońca. I teraz ważna uwaga, to co się wydarzyło na Charkowszczyźnie, na jesieni to był raczej fartowny wyjątek od reguły, ponieważ Ukraińcy rozsmarowali bardzo słabe ugrupowanie rosyjskie, oni uderzyli dokładnie tam, gdzie Rosjanie byli bardzo słabi, a byli tak słabi, że sukces sam zaskoczył nawet Ukraińców. Więc te 5 brygad ukraińskich po prostu rozniosło wojska rosyjskie w tym rejonie i to był raczej wyjątek niż reguła, że udało się tak błyskotliwą operację przeprowadzić przy tak małych stratach. Natomiast niestety zwykle wygląda to tak, jak wyglądało we wrześniu w chersońskim, czyli ciężkie straty w przypadku atakowania umocnionych pozycji. Więc próba odbijania terenów będzie kosztowna, zważywszy na to, że Rosjanom już nie brakuje żołnierzy, bo mają ich dużo. Jak czegoś może im brakować, to sensownego dowodzenia i niektórych kategorii sprzętu, ale na pewno nie mobilizowanych żołnierzy. A to był jeden z głównych braków rosyjskich na koniec wakacji, tak? Czyli za mało bagnetów w polu. Natomiast jeżeli przyjmiemy sobie inny scenariusz, czyli taki, że Rosjanie będą po prostu grać o wszystko i przeprowadzą atak z północy, czyli z terenu Białorusi, jednocześnie zintensyfikują działania na Łuku Dońca, czy nie na Łuku Dońca, ale generalnie w rejonie Bachmutu, Doniecka, no to będzie znowu to oznaczało przerażającą grę o wszystko dla Ukraińców, ponieważ znowu czekają ich bardzo ciężkie walki i to będzie bardzo kiepski scenariusz, ponieważ tak jak Ukraińcy na jesieni rozgrywali Rosjan skomasowali działania rosyjskie wokół Chersońszczyzny, a uderzyli na puste charkowskie, no tak niestety Rosjanie mogą próbować to powtórzyć i na przykład związać, co już zresztą zrobili większość najlepszych sił ukraińskich na wschodzie, czyli Donieck i rejon Bachmutu, a na przykład uderzyć z rejonu Białorusi. I tutaj znowu ważne ostrzeżenie i disclaimer. Na razie na Białorusi absolutnie nie ma sił, które umożliwiałyby skuteczny atak z terytorium Białorusi. Te siły powolutku się tam znajdują, ale jeszcze długa, długa droga, zanim one wzrosną. Ukraińcy ponieśli duże straty w tym roku. Osobowe, mniejsze o to, sprzętowe, minimum 1500 sztuk sprzętu w podstawowych kategoriach, a nie liczyłem artylerii. Tak, liczyłem tylko czołgi, bojowe wozy, piechoty, transportery opancerzone i inne pojazdy opancerzone, nie liczyłem sztuk artylerii. I teraz te straty zostały uzupełnione dzięki dostawom z krajów NATO i dostawom z Polski. Co więcej, te dostawy pozwoliły na rozwinięcie korpusu rezerwowego. Natomiast Ukraińcom brakuje sprzętu do rozwinięcia kolejnych jednostek, do zmiany tych 10 brygad piechoty lekkiej, które powstały, na brygady zmotoryzowane i zmechanizowane. I właśnie do tych jednostek w pierwszej kolejności będzie trafiał sprzęt zachodu. I teraz z jednej strony należy się cieszyć, że Amerykanie dostarczą 50 wozów Bradley, że Niemcy dostarczą Mardery. Super, całkiem możliwe, że jak się pozbiera około 100 bojowych wozów piechoty, gdzieś się jeszcze znajdzie 30 czołgów, a może się znajdzie, no to w tym momencie Ukraińcy będą mieli sprzęt dla jednej z tych 10 brygad. Krok w dobrą stronę, ale Zachód musi dostarczyć dużo, dużo więcej tego sprzętu, żeby Ukraińcy po pierwsze mieli z czego uzupełniać straty, które non-stop ponoszą, a po drugie, żeby mogli rozwijać i formować nowe jednostki. A dlaczego jest to istotne w świetle potencjału rosyjskiego, opowiem Wam w kolejnym odcinku. I to by było tyle, drodzy widzowie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, serdeczna prośba o zalajkowanie, zasubskrybowanie kanału, skomentowanie na dole.
przesłanie do znajomych, no i oczywiście gorące i serdeczne podziękowania dla patronów wspierających kanał w programie Patronite. Kolejny odcinek, kolejny film we wtorek. Trzymajcie się. Cześć.